Witam. To już naprawdę ostatnie dni, żeby zabawić się w naszą loterię. Kupując e-booki, dostajesz gratis losy i bierzesz udział w grze o nagrodę główną wartości 30 tysięcy złotych. Druga nagroda to 20 tysięcy złotych. Możesz także wygrać odpicowanego Passata takiego jak mój. Najtańszego e-booka kupisz już za 18,90. Przygotowaliśmy 4 premierowe opowiadania. Każde liczy kilkadziesiąt stron. Zobaczycie, jak zostałem piłkarzem, gwiazdą disco polo, jak wraz z rodziną zbudowałem piramidę perfumową, a także zorganizowałem galę MMA. Weź udział w naszej zabawie, bo taka okazja może się już nie powtórzyć. Kliknij w link w opisie, zanim twój sąsiad się o wszystkim dowie. Piotr, znajdź niedrogie w czasy za Gramanicą. Where is Biedronka? Ta wyspa jest za mała na nas dwóch. Może postawię ci drinka? Robimy sąsiadowi zdjęcia rozwodowe. Te zdjęcia są więcej warte niż gołe fotki Kim Kardashian. Mam na tego wychudzonego kojota takiego haka, że będę go szantażował do końca życia. Dobra, masz zdjęcia, masz co chciałeś, może byśmy skorzystali. No człowieku, nigdy nie byliśmy w takim pięknym miejscu, siedzimy tylko w hotelu. Tam podobno za tą górą są jakieś mega jaskinie, może podjedziemy pozwiedzać. Piotr, przeżywasz jak Stonka wykopki. A co jest ciekawego do zwiedzania w jaskini? Wszędzie tak samo wygląda. Ciemno i wilgotno, wielkie mi atrakcje. Ja teraz mam ważniejsze rzeczy na głowie. Dobra, jak chcesz. Ale te dziecka są niewdzięczne. Do raju ich zabrać to jeszcze im źle. Ale tak to jest, jak człowiek był za dobry przez całe życie. Ale ujęć, nie mogę. To ciałko w dotyku to było, jakbym chmury na niebie głaskał. Ale mo kształty tak ubita. Zgrabniejsza niż wyścigowe Ferrari. Takżem czuł. Nie oprze się takiemu przystajniakowi jak ja. Idę się wykąpać, żebym ładnie pachnął na randce. Piotr! Piotr, gdzie jesteś? Piotr! No i obraził się. Wykapana matka. Coś już nie na rączkę, to od razu się obraża. Ech, ja to mam z nimi udrękę. Zaraz trzeba iść na obiadek i się najeść za wszystkie czasy. Ale zaraz. Obiad jest od 14 do 16.30, a kolacja od 18 do 20.30. To między obiadem a kolacją jest 1,5 godziny przerwy. A jak w tym czasie będę głodny, trzeba będzie wynieść ze stołówki troszeczkę żarcia. Stop! Stop! What are you doing? Stop! Please, stop running! Please, stop! Could you stop running? Please! Piotr, bierz te kiełbaski, rura do pokoju. Co ty zrobisz? Przecież jest obiad za chwilę. Dawaj, nie pyskuj, sandały do pokoju. Oh, gotcha! Tam poleciał. Chciałbym cię mylić mydełkiem fan. Byłoby fajnie, siaba daba da. Ty ja mydełkiem fan. Ale jest pięknie. W czas jak tak. Tu sobie poprawię trochę fryzurkę, włosy. Ty, perfum. Jezus, ale to ładnie pachnie. Chuj, się tu psik. O, i teraz to jest cudownie. Twarz jak wszystko? Nie, nawet czerwony nie jestem. Dobra, idziemy. Ach, pięknie, chuj. Co tu robisz, złodzieju? Zaraz cię rozsmaruję na ścianie jak komara. Ty to se możesz. Komarzyce dojść albo liście na drzewie prostować. Możesz klatę jak zdeptany karton po margarynie. Jeden strzał i cię nie ma. Jestem szybszy niż anakonda. Takich prostaków jak ty załatwia się w inny sposób. Skąd masz to zdjęcie? Z kątowni. Skasuj to. Skasuj jak mi się będzie podobało. A teraz słuchaj. Przez całe wakacje będziesz moim osobistym lokajem i będziesz spełniał każdą moją prośbę, a poza tym pójdziesz do tej niuni i powiesz jej, że masz wszy i że się nie będziesz do niej zbliżał. Po moim trupie. Jak twoja kobita zobaczy te zdjęcia, to na pewno będziesz trupem. Mów dalej, lumpiarzu. Najpierw powiesz do mnie, szanowny panie Januszu. Zaraz się zżygam. Szanowny panie Januszu, mów dalej, łajco. No to powiesz jej, że masz wszy i owsiki i że się nie będziesz do niej zbliżał, żeby jej nie zarazić, ale jest na tej wyspie pryma sort chłop, który może jej umilić czas. I to będę oczywiście ja. Ty gnido. No? Szanowna gnido. Hehehehe.
Kurde, ale ładna. Tarari, tarara, ograłem sąsiada, tarari, tarara, przegrała tamenda. Co ty robisz? Jak to co? Korzystam z pakietu All Excuse Me. Przelewam alkohol do butelek po wodzie i zabieramy to do Polski, synek. Trzeba mieć łeb na karku. Jeszcze zarobię na tych wakacjach. Teraz akurat leję gin. Jak tam chcesz? A, zapomniałem ci powiedzieć. Od dzisiaj mamy prywatnego służącego. Co? Nasz sąsiad, proszę bardzo. W zamian za milczenie zgodził się, że tak kurwa powiem uprzyjemnić nam wyjazd. Wy to się zachowujecie jak dzieci, bez kitu. Piotr, ja właśnie pokonałem przeciwnika jak wytrawny generał. I to bez żadnego wystrzału, rozumiesz? Nie wiem, jak tam chcesz. Idziemy na miasto coś pozwiedzać? W sumie dobry pomysł. Można kupić sobie jako pamiątkę albo co. Tylko zadzwonię po naszego służącego. Piotr, ty będziesz nosił plecak? Od czego mamy tragarza? Nie no, poradzę sobie. Piotr, od tego on tu jest. Będziesz się smażył w piekle. Daj ten plecak. To nie twoja wina, że masz takiego ojca. Słyszałem. Znaczy się i takiego fajnego ojca. No. Trzeba by zakupić jakieś pamiątki dla Grażyny i Jaycee, nie? No, przydałoby się. No to chodź, wybierzemy coś ładnego. Chodzisz tu? Co ty robisz? Człowieku, wstydu narobiłeś. Nie wytrzymię. Co za złodziejstwo. Dla Polaków to powinny mówić ceny w złotówkach, a nie w erło. Uspokój się. Nie uspokoję się, bo mnie chcieli okraść. Jak pokazuję Baranowi, że 5 ok, to mnie chodzi o 5 zł, a nie o 5 erło. Ale każdy wie, że to są ceny w euro, człowieku. 25 zł za mały bryloczek. Widzisz, panie, i nie grzmisz. Kupimy coś w Polsce i powiemy Grażynce i Jaycee, że to stąd. Ty mówisz poważnie? No to weźmiesz jakiś słoik i pójdziesz do oceanu, to może złapiesz jej jakiegoś małego delfinka. Nie no, nie wytrzymię z nimi. Dobrze, że mnie tu nikt nie zna. Powiem ci, że mój stary oszalał. Zabrał mnie na wakacje, napisał e-booka i ogarnął takie nagrody, że głowa mała. Kliknij w link w opisie i zobacz, o co chodzi. Piotr, no i zobacz, jaka fajna pamiątka. Przecież to jest ulotka, którą dostałeś na ulicy. To opowiemy Jaycee, że to jest pocztówka. No ale dostajesz ją za darmo od jakiegoś Hiszpana, nie wstyd ci? Piotr, Jaycee nie zna hiszpańskiego, to i tak się będzie cieszyć. No nie możemy jej chociaż, nie wiem, magnesu przywieźć? Ja już się dosyć wykosztowałem na te wakacje. Nie wiem, może w hotelu jakąś darmową pamiątkę znajdziemy? No chyba, nie wiem, poduszkę. O, to nie jest głupi pomysł. Tylko nie wiem, czy się zmieszczą do walizki, bo już są całe zapchane alkoholem. Chodź. O, panienka się obraziła. Sąsiad, skocz do sklepu po jakąś wodę. Ale do sklepu to będzie ze 2 kilometry. Pytałem się ciebie wcześniej, czy chcesz się pić. Ale teraz mi się zachciało. No to może dojdziemy już do hotelu. Piotr, podaj mi telefon z tymi kompromitującymi zdjęciami. Dobra, dobra, już lecę. O matko, nie mam siły. Gdzie jest ta menda? Gdzieś ty był, Janusz. Nie odbierasz telefonu po całym miasteczku, za tobą latałem. Nie chciało mi się na ciebie czekać. Masz pół godziny wolnego, potem będziesz mi trzymał ręcznik i klapki, jak się będę kąpał w oceanie. Zlituj się, człowieku. Ty serca nie masz. Ja już ledwo łażę. Ja nie mam serca? A kto lewizny na drugim końcu świata odwala? Nie no, tak się tylko gadam. Sir, you cannot take the sunbed out of the hotel. No to mówię, że to ten hotel, tu mani jeden, ja tu mieszkam. Okay, please calm down. Morawiecki nakupował teraz czołgów i armatę wam rozjeb***y te wysepki. A Piotra wyśle na szkolenie do Dęblina, to później jak wsiądzie w F-16, to nie będzie co zbierać z tego waszego czterogwiazdkowego baraku. Uspokój się. Co uspokój się? Tyle pieniędzy wywaliłem na wczasy, a on mi jeszcze leżaki zabiera. No ale on ci tylko powiedział, że nie wolno tego wynosić z hotelu, no dziwisz mu się? To nie mógł powiedzieć, tylko się szarpać ze mną? Oho, przyszła ta Chiquita na opalanie. Piotr, idź se pograć w bilarda. Sam? No sam, potrenujesz celowanie do dziurek. Kiedyś ci się w życiu przyda. No ty i te twoje czerstwe żarty. Ła, ty ładniejszy niż u mnie w Passacie. Wypraszam sobie. Nie no, żartuję, ale teraz tak całkiem poważnie. Ty jesteś taka piękna, że nawet na trzeźwo mi się podobasz. Nigdy nie słyszałam lepszego tekstu na podryw. Bardzo mi miło, Janusz mam na imię. Agata. Agata, co urodą swą wymiata. To było miłe. Dlatego mówię, połowę tych urzędników to bym pozwalniał, a zaoszczędzone pieniądze rozdał ludziom. Ma to sens.
Właściwie cieszę się, że potowarzyszy mi ktoś taki jak pan. Mam już dosyć tych wytatuowanych milionerów, którzy non-stop gadają o swoich biznesach, jachtach i gdzie to nie byli. No niektórym od pieniędzy odbija sodówka, ale nie mnie. Pomimo tego, że się dorobiłem dużego majątku, jestem normalny. I o pogodzie se pogadam, i o filmach, i o zwykłych rzeczach. A propos pogody, to wietrznie tu jest, prawda? No bo od morza ciągnie. A może napijemy się drinka? No, dobry pomysł. Każę przynieść mojemu lokajowi. Dryneczki dla państwa. To jest właśnie mój kamerdyner. Kamerdyner? Mówił, że jest właścicielem apartamentowców w Warszawie. Jego nawet nie stać na budę dla psa. On tak pierdziel jak potłuczony, bo parę lat temu robił obejście licznika na prąd i się podpiął pod siłę i jak go pizło, to połowę mózgu mu usmażyło. Wystarczy na niego popatrzeć i od razu widać, że jest coś halo nie tego. No w sumie jakiś trochę dziwny. Co jeszcze miałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mam wszy i owsiki i że nie będę się do was zbliżał, żeby na was nie przelazły. Fuj! I co jeszcze? Janusz to najlepszy prymas od chłop na tej wyspie. No właśnie, bardzo fajnie nam się gada. Dobra, to idź tam zapalmy i czekaj, aż coś będę chciał od ciebie. Dobra, się robi. Do usług, szefie. Nie wytrzymy takiego upokorzenia. Zaraz znajdę jakąś trującą meduzę i mu poparzę tę gębę. Zaraz, kurwa. Tak jak myślałem, ten wieprz nie przepuści okazji, żeby se pomacać taką prymas od dziewuchę. Ale go zaraz załatwię. Ale wakacje. Zaraz ci to nasmaruję elegancko. Mogę ci też zrobić masaż. Jak byłem w Tybecie w klasztorze Shaolin, to mnichy mnie nauczyły takiej techniki masażu, że po 5 minutach będziesz się czuła jak w niebie. O, a co robiłeś w Tybecie? No jak się ma tyle pieniędzy, że już nie trzeba pracować, to się jeździ i zwiedza świat, nie? Tak, podróże kształcą. Zaraz się role odwrócą. I cyk, kolejne. I cyk. O. Tam ale będę miał haka na ciebie, będę. O, tu się jeszcze przybliżymy, żebyś się nie wywinął, że to nie ty. Dobra, Janusz, koniec sielanki. Bierz te śmierdzące sandały i rura do pokoju. Lokaj się do mnie odzywa takim tonem? Już nie jestem twoim lokajem, świniopasie jeden. Tak? No to wysyłamy zdjęcia do twojej kobity. Tak? To ja wysyłam do twojej. Gorzej jak dzieci. A co ty chcesz zrobić? Odłóż ten telefon. Jak ty odłożysz? Skasuj te zdjęcia. Jak ty skasujesz? Na pewno nie skasujesz wszystkich. Ty na pewno też nie. To wymiana telefonów, tylko powoli. Dobra. Bez gwałtownych ruchów. Szybko, raz, dwa, dobra, usuwam, przełączam. Masz ten telefon. Jakby tu mandaty nie były w Erło, to bym mu obił ten głupi ryj. Nic, trzeba wracać do pokoju. Ale co się pośmiałem z tego głupiego sąsiada, to moje. Where are you from? Z Polski jestem. Polska. O, Polonia, I know. Lech Wałęsa, Lewandowski, 500 plus. Lewandowski, no. U was w Barcelonie strzelał, no u nas mu się nie chce. Kur, ale mnie miota po tych drinkach. Ja się kręcę, jestem nawalony jak stodoła po żniwach. Tutaj to chyba tych drinków nie rozcieńczają. Gdzie ten Piotr się podział? Cholera, wyłączony telefon. Idę go szukać na miasto. Piotr! Piotr, nie wygłupiaj się! Piotr! Piotr, oddam ci pieniądze z komunii, obiecuję. Piotr! Piotr! Piotr, no nie obrażaj się na ojca. Jezus Maria, co ja żem najlepszego narobił? Chyba byłem za ostry dla niego. Co ze mnie za ojciec? Piotr! Piotr! Gdzie jesteś, Piotr? Chcesz mieć takie prymas od wakacje? Kup sobie e-booka, odbierz los i wygraj wyjazd życia, kupę pieniędzy albo pasata identyko jak ma mój ojciec. Zapraszamy!